Dzień dobry Państwu, nazywam się Krzysztof Gostomczyk i przeprowadzamy pierwszą rozmowę z Gdańskim Gryfem Miesiąca. Gdańskim Gryfem Marca 2022 została Martyna Szaniawska, zawodniczka sekcji judo, która zdobyła brązowy medal na Mistrzostwach Polski Juniorów. Dzień dobry Martyno. Czy judo jest dla Ciebie zawodem, pasją czy obowiązkiem? Generalnie na początku, jak zaczęłam trenować judo, no to nie było dla mnie żadną z tych rzeczy. Trenowałam dlatego, że trenował mój starszy brat i chodziłam tam tylko dlatego, żeby tak naprawdę coś robić za dzieciaka, bo zaczęłam trenować, jak miałam 6 lat. Później, jak już zaczęłam iść na zawody i zdobywać faktycznie medale, no to dopiero wtedy zaczęłam myśleć o judo jako o tym, że jest to moja pasja. Wiadomo, jak każdy sportowiec, miałam jakieś trudniejsze momenty, i wtedy staram się traktować to jako mój obowiązek, żeby po prostu zmotywować się do dalszych treningów i nic nie sobie nie odpuszczać. A czy ten brązowy medal to było spełnienie jakiegoś celu, czy raczej wolałabyś zająć wyższe miejsce w tych zawodach? No każdy sportowiec chyba chce być zawsze najlepszy, ale nie zawsze się to udaje. Ale z każdej porażki wyciągam jakieś wnioski i teraz wiem przynajmniej na czym się skupić na dalszych treningach. Jesteś studentką Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku na fizjoterapii, tak? Kierunek fizjoterapia. Czy trudno jest połączyć studiowanie na uczelni wyższej z trenowaniem judo wyczynowo? Generalnie po treningu jestem zazwyczaj bardzo zmęczona i nie zawsze chce mi się uczyć, jednak niestety mój kierunek jest taki, że wymaga ode mnie tej nauki i muszę się jakoś zmusić, ale wydaje mi się, że radzę sobie. Czasami zdarza się też tak, że w ciągu tygodnia, w czwartek albo w środę wyjeżdżam na zawody i nie mam jej na zajęciach, ale zawsze z pomocą moich kolegów z roku udaje mi się jakoś nadrobić i wydaje mi się, że nie mam żadnych braków. A jeśli chodzi o sportowych idoli, czy masz takiego wśród judoków, czy trenerów może judo, czy bardziej w kierunku takim, że ogólnie lubisz sportowców, olimpijczyków, którzy zdobywają medale? Generalnie ze sportowców, którzy trenują, nie mam takiego autorytetu, bo uważam, że ja chcę znaleźć swój własny styl walki i chcę się bić po swojemu w takim sposobie, który będzie mi po prostu pasował. I wspiera mnie w tym mój trener Laskowski, profesor Laskowski i generalnie on zawsze mi pomaga, doradza, wie co mam zrobić, żeby było lepiej i to on jest moim autorytetem. Trenera Laskowskiego kojarzymy wszyscy, którzy studiowali na AWF-ie, bo też wykłada, także wiemy, że jest bardzo fajną osobą, postacią. A jakie masz cele na najbliższe miesiące? Czy właśnie Mistrzostwa Polski, może seniorów? Bo na ten moment osiągnęłaś wynik znakomity na Mistrzostwach Polski Juniorów. Generalnie Mistrzostwa Polski Seniorów będą dopiero w październiku i na razie chcę się skupić na tym, co robię do teraz, czyli trenowaniu po prostu. Będę szkolić dalej moją technikę i chcę się wzmocnić bardziej. I generalnie mój plan treningowy teraz chyba bardziej skupimy na budowaniu siły. Judo jest dyscypliną olimpijską, to wszyscy wiemy. I czy masz taki cel, żeby wystąpić na Igrzyskach Olimpijskich? A jeśli tak, no to kiedy będziemy mogli w końcu Ciebie oglądać na arenie olimpijskiej? Myślę, że marzeniem każdego sportowca jest wystąpienie na Igrzyskach Olimpijskich. Mam nadzieję, że uda mi się to jak najszybciej zrobić. Dziękuję bardzo i gratuluję zdobycia tytułu Gdański Gryf Miesiąca za marzec 2022. Dziękuję bardzo.